Chyba zgrałem te bohomazy na kloszu, żeby nie było, że fotomontaż. Do zrobienia tego filmu zainspirowała mnie dyskusja na jednym z forów. Tam mianowicie jeden z userów zapytał, jak wypolerować reflektory. Zapodałem więc wcześniejszy film o tym. No i przypięło się kilku gości, że na filmie robota wykonana jest nieprofesjonalnie, że to niemożliwe, żeby zrobić to w 5 minut i takie tam. Co ciekawe, komentowali jeszcze przed obejrzeniem filmu, ale i po obejrzeniu były wąty. No więc skręciłem ten film. Jak widzicie, lampa jest w stanie tragicznym. Pół klosza wypolerowałem wcześniej tyle o ile, a drugą połówkę pojadę już przed kamerą. Dlaczego tak? Ano, żeby było porównanie, bo mam tylko jeden reflektor. Wszystkie materiały potrzebne do tej roboty są w zestawie. Do kompletu musimy mieć wiertarkę, wodę, czyściwo, taśmę lakierniczą do maskowania. Tego z oczywistych względów zestaw nie zawiera. Taki zestaw wystarczy na kilkanaście lamp. Wystarczy tylko papier wodny dokupić. Uruchamiam stoper, żeby nie było wątpliwości co do czasu trwania robótki. Zaczynamy papierem wodnym Zia 2000. Moczymy go wcześniej w wodzie około 15 minut. Ja zawsze pracuję z klockiem na rzep. Choć ten papier wodny akurat rzepa nie ma, ale klocek ma dwie strony. Miękką i twardą, co się zawsze przydaje. W tym przypadku używamy strony twardej, dlatego że papier jest drobny i nie ma zagrożenia, że zdeformujemy bryłę klosza. I teraz coś o profesjonalizmie, bo tu ten kolega, co pytał, chciałby zrobić renowację reflektorów profesjonalnie, więc moja metoda jest w jego opinii do dupy. Dwie uwagi. Po pierwsze, kolej zadaje pytanie, bo nie ma pojęcia, ale zaraz staje się ekspertem i mówi, że coś jest B. Dlaczego? Ano dlatego, że przeczytał inny komentarz, w którym kolejny koleś rozpisuje się o innym sposobie, gdzie trzeba użyć 16 różnych gradacji papieru, 5 past, 3 polerki, 6 różnych gąbek i jedną lampę pucować godzinę. No przecież brzmi bajecznie i profesjonalnie, prawda? Na dodatek guru przyznaje, że nie zdradzi za żadne skarby swoich wypracowanych przez lata w pocie czoła tajemnych trików. Do czego prowadzi to w skrajnych przypadkach? Wyobraźmy sobie, że koleżka zadaje pytanie na forum. Jak postawić profesjonalnie klocka na mieście? No i taki guru mu wyłuszcza. Wybierz porządny lokal, kabinę, w której na kiblu jest decha, wytrzyj ją nawet, jak wydaje się, czysta, specjalną, nawilżoną ściereczką AXC239WC, sprawdź, czy papier ma odpowiednią gradację i atest, zamknij drzwi, usiądź wygodnie, no i jeszcze sporo wskazówek. Gościu idzie za tymi wskazówkami i ciśnie, ale coś mu nie bardzo gra sytuacja i zastanawia się, co jest nie tak. Ha! Guru nie zdradził mu swojej największej tajemnicy, że zanim się popuści, to wcześniej trzeba portki opuścić. Po drugie, chciałbym, żebyście sobie coś uświadomili i to bez znaczenia, jak każdy z was definiuje profesjonalizm. Nie ma naprawy profesjonalnej w garażu po otrzymaniu wskazówek w 5 zdaniach. Po prostu się nie da. Profesjonalizm to odpowiednie warunki, wiedza, umiejętności, sprzęt, materiały i chęć. My w najlepszym wypadku możemy kupić dobre materiały i z rzadka będziemy dysponować w miarę dobrym sprzętem. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Gościu siedzi na werandzie i spogląda, ale nie wie w stronę drewna, które przytachał z lasu. I nagle oświeca go myśl. Drewno jest, nóż mam, no to zaraz zadam pytanie do interneta i mnie powiedzą, jak zrobić kopię ołtarza z kościoła mariackiego. Nowitowi stwoszowi to pękłyby hemoroidy ze śmiechu. I kolejny absurd. Profesjonalnie znaczy długo i żmudnie. A skąd ten pomysł? Całe sztaby mózgowców głowią się nad tym, jak przyspieszyć procesy. I idzie na to ogromna kasa. A efekty są słabe. Jak myślicie, ile rocznie może wydać serwis lakierniczy na olej opałowy do ogrzewania kabiny lakierniczej? Kilkaset tysięcy złociszy. I jak myślicie, po co? Kaprys? Chodzi właśnie o czas. Lakier w 60 stopniach Celsjusza osiąga suchość do polerowania po 30 minutach, a w 20 stopniach po 10 godzinach. Amator może sobie pucować lewy kierunkowskaz i miesiąc, ale profesjonaliści nie mają czasu na brandzlowanie. Jeszcze mi się przypomniało. Dodatkowo koleżka jeszcze narzeka, że kompletny zestaw do polerowania kosztuje nieco ponad 4 dychy. To ile chciałby wydać profesjonalista? 15 zyka? Obłęd, jak ciężko ludzie kombinują. Jeszcze innych nazywają Januszami. Na koniec polerujemy. Umyślnie używam wkrętarki i zoranej gąbki, żeby było jeszcze bardziej hardkorowo. Pasty, jak widać, niewiele, gąbkę zwilżamy i jazda. Polecam jednak wiertarkę z regulowanymi obrotami. W typowej maszynce skręcamy obroty do połowy i jesteśmy spokojni. Idźmy dalej. Facet jeździ sztruclem. Rdza z auta odlatuje jak bociany na zimę, ale lampy muszą być zrobione profi. Oczywiście profi w jego pojęciu. Słowo renowacja brzmi ładnie, ale bardziej pasuje tu słowo odświeżenie.
Niby to samo, ale usuwanie głębokich rys na kloszu to ryzyko zniekształcenia powierzchni do tego stopnia, że możemy razić jak latarnia morska na kółkach. Światło zamiast na drogę pada na chmury, co prędzej wkurzy sowy lub sprowadzi UFO, niż zapewni bezpieczeństwo i komfort na drodze. Nie bądźcie naiwni. Żeby być profesjonalistą, nie wystarczy przeczytać wątek na forum. To złożony i długotrwały proces, który trwa lata. Często niezbędny jest również talent, a tego się już przeczytać nie da. Dlatego zapomnijcie o słowie profesjonalnie w odniesieniu do robótki na boku. To tylko wprowadza zamieszanie. To tak, jakby gość usłyszał o kolarzu Armstrongu, że sukcesy zawdzięczał wyłącznie temu, że brał EPO, no i w ogóle. Coś dzwoni w bani, ale mu się już miesza i zastanawia się, czy czasem Armstrong nie jeździł po księżycu grając na trąbce, ale co tam, swoje wie. Wymyślił zatem, kupię se rower jak ten Armstrong, szyknę EPO i będę profi. I kupił rower, 87 przerzutek sterowanych myślami, bidon na GPS dozujący automatycznie odżywki, suplementy i mikroelementy, ale najważniejsze są te zegary, odmierzające metry, puls, wodę w kolanie, cukier w kostkach, tłuszcz w bebechach, kluchy w gębie, no nic tylko obiad robić. Kupił też trykoty od znajomego na siłce EPO, a tak naprawdę glukozę. Wystawił wehikuł na ulicę, uruchomił to wszystko, wbił strzykawkę w dupę i ruszył. No i zanim wszystko się zsynchronizowało z kosmosem, przejechał kilometr i się biedaczyna zasapał. I trzeba było autobusem wracać. Ale że po chwili złapał powietrze, więc wysiadł przystanek wcześniej, żeby jednak przepedałować ostatnie 200 metrów pod oknami sąsiadów. Ale to wcale nie znaczy, że nie można czego zrobić skutecznie, szybko, małym nakładem pieniędzy i czasu. Coś, co nam sprawi radochę i będzie do zaakceptowania, a często polepszy jeszcze warunki użytkowania. To da się zrobić. I nie twierdzę, że tylko tymi metodami, które przedstawiam w filmach. Ale te moje mają zasadniczą przewagę nad wypocinami z klawiatury, a mianowicie oferują pełną, dostępną dla każdego technologię, a na poparcie tego, że ta technologia działa, są właśnie te filmy. W filmie nie ma personalnych odniesień do kogokolwiek. To ogólne spostrzeżenia. I pamiętajcie, że Titanica zbudowali profesjonaliści, a Arkę Noego amatorzy. Pozdrawiam.